Bytom, jedno z najstarszych miast Śląska i Polski. Prawa miejskie otrzymał w 1254 roku, a samą osadę podobno założył Bolesław Chrobry. Ze względu na swoją lokalizację Bytom był zawsze miastem majętnym, co zresztą widać. Bo wystarczy spojrzeć na fasady tutejszych kamienic, jedne z najpiękniejszych w Polsce. Są tu kamienice eklektyczne, manierystyczne, klasycystyczne, barokowe, neobarokowe, a przede wszystkim secesyjne. Racja. Halo? Tak. Wystarczy odwiedzić ulicę Dworcową, zadrzeć głowę troszkę do góry i spojrzeć na wysokość pierwszego piętra. Tam zaczyna się prawdziwe piękno. Niedaleko też znajduje się najkrótsza linia tramwajowa w Polsce. Linia numer... 38. 38, halo, 38. Jeśli już o pojazdach szynowych mowa, to właśnie w Bytomiu funkcjonuje najdłużej działająca kolej wąskotorowa. Jeździ ona od 1853 roku, łącząc Bytomski Dworzec i zabytkową kopalnię srebra w Tarnowskich Górach. Trasa liczy 2 km i jest wpisana do szlaku zabytków techniki. Zabytkiem industrialnym jest także robiący olbrzymie wrażenie budynek elektrociepłowni Sząbierki, zaprojektowany przez duet Cilmanów, twórców katowickiego Nikiszowca. Dzisiaj elektrociepłownia Sząbierki czeka na swoje drugie życie. Elektrociepłownia znajduje się w dzielnicy Bobrek. A czy wiecie, co jeszcze znajduje się w tej dzielnicy? Ulica Baczyńskiego. Innym zaadoptowanym przez kulturę wysoką budynkiem poprzemysłowym jest cechownia kopalni węgla kamiennego Rozbark. Dzisiaj mieści się tam Teatr Tańca i Ruchu Rozbark. Mamy też operę, piękny budynek, zachwycające wnętrza i wspaniała sztuka, aż 250 premier od powstania. Mamy Becek i Muzeum Górnośląskie. A jest nawet wyciąg narciarski, tak zwany Bytomskie Dolomity. Dla tych, co wolą uciekać w przyrodę, jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy Żabie Doły, rezerwat Segiet lub urokliwy park Kachla w Śródmieściu ze Wzgórzem Zakochanych. Bytom to kopalnia wspaniałych miejsc, spektakularna architektura, kultura, historia, ta industrialna, ale nie tylko, nowoczesny design, sport, przyroda. Wystarczy przyjechać i dać Bytomiowi szansę.